Posądzany o kłamstwo oświęcimskie brytyjski pisarz David Irving w Polsce. Organizacje antyfaszystowskie ostro przeciwko temu protestują. 4 lata temu Irving odsiedział w Austrii 10 miesięcy w więzieniu za gloryfikowanie nazizmu i utożsamianie się z nim. Kim jest i dlaczego głosi takie poglądy, powie Karolina Kozińska. Najpierw był wywiad dla brytyjskiego Daily Mail, gdzie ośmielił się stwierdzić, że polskie władze traktują Muzeum Auschwitz jak maszynkę do drukowania pieniędzy. Dziś w wywiadzie dla telewizji polskiej jeszcze raz powtórzył, że dla niego dzisiejsze Auschwitz to jak Disneyland. Nie jestem zainteresowany wizytą w Auschwitz. Byłem tam i to jest komercja, maszyna do robienia pieniędzy. Dla mnie to jak odwiedzanie Disneylandu. Wraz z nim do Polski przyjechało co najmniej kilkanaście osób, które zabierze na specjalną wycieczkę, której jest organizatorem i przewodnikiem. Odwiedzą m.in. kwaterę Hitlera w Kętrzynie i były obóz w Treblince. David Irving prowokacyjnie profanuje pamięć ofiar i od nas wszystkich zależy reakcja na tego rodzaju prowokacje. David Irving bowiem słynie ze swoich nie tyle kontrowersyjnych, co wręcz kłamliwych tez. Według niego Holokaustu nie było. Komory gazowe w Auschwitz zbudowali po wojnie Polacy. Więźniowie w obozach koncentracyjnych nie byli zabijani, tylko umierali na tyfus. A Hitler był jak Karol Wielki. Szczególnie w Polsce idee głoszone przez pana Irvinga są na tyle absurdalne i na tyle nie do przyjęcia, że faktycznie nie mamy o czym mówić. Za głoszenie tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego Irving 4 lata temu usłyszał wyrok. Sąd w Austrii skazał go na 3 lata więzienia. I mimo kontrowersji wokół jego wizyty, polskie władze mogą działać tylko pod jednym warunkiem. Karalne jest zarówno propagowanie ustroju faszystowskiego, a także przestępstwo tak zwanego kłamstwa oświęcimskiego. Jeśli więc brytyjski historyk dopuści się jednego z tychże czynów, reakcją prokuratury będzie wszczęcie postępowania. Nieoficjalnie wiadomo, że każdy krok Irvinga śledzą i kontrolują polskie służby. W gotowości jest także policja. My musimy zakładać różnego rodzaju warianty, różnego rodzaju scenariusze. Robimy to, policjanci są i jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście będzie interwencja także z naszej strony. Nie jestem kłamcą oświęcimskim ani żadnym innym, zapewnia David Irving, a podróż do Polski, jak przekonuje, to żaden marketing. Nie jestem tu dla pieniędzy, jestem, by walczyć o historię. Kiedy zaczynasz być historykiem, masz dwa wyjścia, albo zarabiasz pieniądze, albo walczysz o prawdę. Irving w swoich książkach mówi, i to bardzo otwarcie, m.in. o tym, że zagłada 6 milionów Żydów w Europie, to bzdura. Jeżeli kwestionuje się w ogóle Holokaust jako wielką tragedię, twierdząc, że z względów logistycznych niemożliwa byłaby aż taka duża liczba ofiar, to musi to budzić zastrzeżenia. Szczególnie w kraju tak doświadczonym przez II wojnę światową jak Polska. Karolina Kozińska, Panorama.